może to ściszyć. Cześć, Urgo z tej strony. Ogólnie jakoś tak około godzinki temu, może dwie godzinki temu wyszła nowa gra od Riot Games. I to nie jest wcale Valorant. Wyszła gra, która zapowiedziana jakieś kurde tydzień temu. I dzisiaj był livestream po Nintendo połączony z Riot Forge. Zapowiedzieli masę gier, w sensie m.in. przygodówkę 3D z Nunu, która wygląda świetnie. Dawno takich surowych gameplayów nie robiłem, więc może to w sumie wyjść różnie. Ale już nie będę więcej gadał, po prostu zobaczymy to, jak to wygląda. Czy się wszystko nagrywa? Jeśli się nie nagrywa, to się zapierdzi. A, i zrobiłem preorder tej gry dosłownie godzinę przed premierą, więc dostałem jakiś preorderowy bonus, nie wiem o co chodzi. Dobra, zagrałem sobie... What the fuck? Okej, mamy standardowe skiny do Ziggsa, ale chyba sobie zagrałem klasycznym, żeby było takie, wiecie, najbardziej... What the fuck? Co do kurwy? Ziggs ma tu więcej skinów niż w grze chyba. Jakby to jest gra rytmiczna, będziemy sobie ją poznawać na bieżąco. Jak mi względnie podejdzie, to podejrzewam, że zrobię z niej live'a. A, w tej grze też występuje Heimerdinger. Nie wiem w sumie o co chodzi tak fabularnie, bo pominąłem czołówkę, ale chodzi o to, że Ziggs rzuca bombami. Ten z gry, League of Legends. Okej, strzałka. Więc w sumie tak naprawdę całość polega na tym, że lecą te strzałki. I zjebałem. I trzeba klikać. I to jest chyba cała gra. Podejrzewam, że dojdą jeszcze jakieś mechaniki w międzyczasie. A po prostu wydaje się bardzo satysfakcjonująco. O, mogę start the level zrobić. Widziałem na gameplayu, że warto rzucać w te takie śmieszne skrzyneczki, jak te takie niebieskie. Boże, to jest trudniejsze niż się wydaje. W sensie, bo próbuję jak najwięcej rzeczy tutaj zahaczyć. Trzeba mieć strasznie pociągnąć uwagę, za strach chyba jestem na to. Wychodzi na to, że gram nie tylko chujowo w LoL'a, ale też gry z LoL'a. Jeps, bong, bong, bong. Także to był pierwszy poziom. Ogólnie... O, dobra, jest goldzik. Platyna, kurde. To dosłownie pierwszy poziom już mam w dywizji wyższą niż miałem w lidze kiedykolwiek. W sumie ja zawsze mam taką tendencję, że staram się masterować poziomy we wszelkich grach tego typu. Nie wiem, czy jest sens, kiedy to jest na gameplayu, bo to będzie po prostu nudne. Dobra, lecimy dalej. Trzeba żyć z konsekwencjami swoich czynów. Umarłem. To jest strasznie łatwo zginąć. Bong, hops, bong. Bong, hops, bong. Bong, hops, bong, bong. Czy to już jest jakiś autyzm, że miną mi się strzałki kura z... do kurwa macie? Ja wam przysięgam, że ta gra wcale nie jest taka trudna, ja po prostu jestem kupi. Hops. Ta gra idealnie siądzie wszystkim debilom. Kurde, Jezu Chrystu. Wszystkim fanom gier typu Gosu, czy co ja gadam, Gosu, Osu. To jest bardzo specyficzny fanbase, z tego co kojarzę. Heimerdinger i Ziggs to są takie odpowiedniki Newtona i Tesli. Tylko w League of Legends. O kurde, coś tam jebło. To jest ten wybuch z serialu, jak Jinx zakosiła rzeczy. To nie jest spoiler, to jest dosłownie pierwsza scena. Ja się śmieję, a to chyba prawda. Dobra, to jest już drugi chapter. Spróbujmy sobie dobić do pierwszego, lepszego, tego takiego dużego. Bo coś czuję, że tam może być coś fajnego. Ostatni raz w życiu nagrywałem tego typu gameplay, kurde. Jeszcze na grubo przed kliniką. I witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony Bargo. Bo wydaje mi się, że ta gra jest tak przystosowana, że jakby grać bez tych podpowiedzi, to można by też spokojnie ogarnąć. Ja kurwa gram w to gorzej niż ligę, naprawdę, niech mi ktoś KDA policzy. Mr. Bad Times jest online, nie mam pojęcia kto to jest. Platyna, let's go. Nie, muszę, kurde, chociaż ja sobie wrócę do pierwszego poziomu i ja go rozjebię na diament. Dobra, weźmiemy sobie tego śmiesznego zioma. I to jest, moi drodzy, diamencik, jak nic. Nie dało się lepiej tego zagrać. Literalnie, jakby bot w to zagrał, to by nie zagrał lepiej. 50 na 50. Platynka. Dobra, lepiej się nie da. Mamy mastera wbitego. Ale mam teraz clickbaitik. Ale mam clickbaitik. Boss Hammer Time. OMG. Build w Hammer Jammer V1. Dobra, nie, musimy dochodzić do pierwszego bossa dograć. Problem jest taki, że średnio się widzę. Chcę się swoją postać. Jest gorzej niż w teamfightzie. Oh, there we go. No, już zjebaliśmy. To jest zbyt intensywne, jak na moje umiejętności życiowe.
Dobra, ale fajne to jest, kurde. W sensie takie względnie przemyślane z tego poziomu, takie satysfakcjonujące, choć naprawdę. Ale żeby tak wymasterować poziom, to naprawdę trzeba, kurde, mieć to obcykane. To nie jest takie łatwe. Ej, ale to rzeczywiście muzyka całkiem tak podpowiada, jakie powinny być akcje. Że na przykład trzeba zrobić double jumpa, żeby zebrać tego balona nieszczęsnego. I wtedy to jest rzeczywiście podbite, tak podwójne, takie bom-bącz, bom-bącz. O, to jest misja stealth. Nikt mnie nie może zobaczyć. Zobaczcie, strażnicy śpią i ich rozpier... Pong, pong, pong. Kurwa, to było najkrótsze życie mojego życia. Dobra, teraz nie zginąłem, a był potencjał na to, żebym zdech. Pong, pong, pong. Źle kliknąłem guzik. Tu już się przyznaję, to jest mój pierwszy błąd, jaki pogoniłem tak sam z siebie w tej grze. Ciężko mi ocenić, czy się bawię dobrze. To jest tak, jakbym grał Rankeda. Niby sam to włączyłem. Ale w sumie nie wiem, czy się dobrze bawię. Czy się bardziej wkurwiam. Dobra, to już full focus. Jak ten program Tomasza Działowego. Taki, wiecie, z prowadzącym, który zna, wie, jak się gra w League of Legends. To jest dokładnie samo. Też wiem, jak się gra w League of Legends. Jak widać. Czy to jest tak, kurwa, trudne? I teraz będzie boss. Prawda? Jeeeee, dobra. Build, warmer, jammer. To chyba gdzieś tutaj mi się budowało. Tak, 24 potrzebuję. OMG! Dobra, to jest jak z tego. Max vs Minions. Swoją drogą muszę kiedyś zrobić gameplay z tej gry. Oh yeah! Oj, będzie napierdalanie. O kurwa. O, kłopotuwa. What the fuck? Ale to jest dzikie, Jezu Chryste. Ej, ale to jest zajebista muzyka. Do montaży lolowych. On zdycha. Heimer... A miał umrzeć. Pa. Jaki kurwa kamikadze. XD. Dobra. Heimerdinger umarł. My wbiliśmy Golda. O, wbiliśmy mu 103% damage'a. Nice. Dobra. Mi się wydaje, że nie ma co więcej pokazywać. Dobra, nie interesuje mnie to. Kogo interesuje fabuła w grach komputerowych? Słuchajcie, to nie będę chyba więcej robił z tego filmu. To był dość nietypowy film na tym kanale. Podejrzewam, że będą się takie pojawiać raz na jakiś czas. Zapraszam was na naszego Discorda klinikowego, na TikToka, którego założyłem i są wrzucane tam jakieś śmieszne filmy z LoL'a. No jak nie subujecie, to subujcie. Dobranoc.